No hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, oczywiście z Diablo Immortal. Ja tu zaczynam grać, od razu jakieś potwory powchodziły, podropiły i dobrze, i dobrze, i dobrze, bo wszystko się oczywiście przyda jak najbardziej, więc czemu by nie? Natomiast strzelcie lajka, subskrybujcie, by być na bieżąco, a my, no właśnie, to jest dobre pytanie. Musimy iść za Alisą, okej. Tylko właśnie, może najpierw troszeczkę oczyśćmy to miejsce, bo biedna mała Alisa może szybko zginąć. Jak tak będzie to wyglądać. Dobra, szkielecik, dzięki za pomoc. Coś dobrego? Nie, ale kule energii zawsze się przydają. Dobra, pod nich. Nie, no ci przeciwnicy na chwilę obecną nie są jakimś wielkim zagrożeniem. Dobra, Aliso, gdzie ty mnie prowadzisz? Gdzie jest Kasia? Okej, to są jakieś mocniejsi przeciwnicy? No jakoś raczej średnio mocniejsi, ale dobra, wycofam się kawałeczek. Trochę się uzdrowimy. No i dobra, nie jest tak źle. Co się dzieje? They killed my father, everyone in my village, and then she was standing right there, taunting me, like I was nothing. You are not nothing. We will ensure those women pay for what they did, I promise. But we must leave here and find Kasia. Help! The vines! Zjawiła się Kasia, no proszę. No dobra, słuchajcie, dobra, jest kolejne wsparcie, tak? Jest, dobra, działajmy. No właśnie widzę, że nadchodzą, ale spokojnie. No tak prawie jeszcze, można powiedzieć, że jeszcze nie do końca czysto jest, bo jak widać jest tutaj trochę tych bestii. No dobra. No i jest Kasia, no jakże znana postać, to jest oczywiście przywódczyni taka wojskowa obozowiska Łotrzec, które znaliśmy z Diablo 2. No i ona tam sprawiała, że mogliśmy oczywiście najemników, najemniczki sobie tak właściwie, no potem w innych aktach z innych najemników odnawiać. O nie, czy ona zginęła? O kurde. A cruel fate for one so young. I knew the girl's father. And since you were with her, I take it he did not survive either. Aha, fajnie, że mnie atakują. Masakra, nie wiem skąd one się wzięły. Ale dobra, oczyścimy już ten teren, bo widzę, że inaczej nie porozmawiamy sobie z nią niestety. Jeszcze ktoś tu będzie atakował? Kto tu walczy w ogóle? Nie, dobra, czekajcie. Nie wiem skąd one się wzięły, ale niestety... Ja wiem, że trzeba kontynuować główne zadanie, nie musicie mi tego przypominać za chwilę. Zdaję sobie z tego sprawę. Dobra, jeszcze raz. A cruel fate for one so young. I am a priest of Rathma. I came here seeking a priestess and have found only carnage and loss. You must be Kasia. Then this letter is yours. The girl and her father died trying to bring it to you. Let me see it, Outlander. Lucian was... Dobra, czekajcie. Nie jestem w stanie niestety rozmawiać. Jest to kompletnie niemożliwe. Bo co chwilę ktoś tu musi nadciągać. Nie, muszę oczyścić to miejsce ze zła, bo to jest jakaś masakra. Dobra, wiem co się dzieje. Musicie przypominać, dobra, wybuch zwłok, tak jest. Mam nadzieję, że teraz przynajmniej zrobi się trochę spokoju. Taka cicha, głupia nadzieja. Ale może się uda, dobra, kula doświadczenia wleciała, tutaj jakieś dobrą tarczę nawet znaleźliśmy. Dobrze, możemy rozmawiać? Nie, no nie możemy rozmawiać. No widzę, że nie możemy rozmawiać, ja nie wiem skąd one się biorą, one wiecie, tam ich inni gracze prawdopodobnie przyciągają, ale dobra, może teraz. Commander, Lockree's forces ambushed us. The Bloodsworn retreated into the overgrown village, but our numbers are too few to pursue. And the wounded... Blavi. Flavia, no nie. Get the injured to the battle camp and bury the dead. My new friend and I will be the ones pursuing Lockree from here. As for you, Outlander, it appears you have the honor of heading in first. Once Flavia and I have ensured the safety of our sisters
and recovered the bodies of those who've been lost. Considering you fought your way through that village, I doubt you will miss me too severely. Go. Show those traitors that death is the only mercy we will afford them. Gladly. I will see you inside, no. Kasia. Dobra. Okej. Okay. Rozumiem. Dobrze, dobrze, dobrze. Słuchajcie, Flavia to jest też co ciekawe postać. To jest, która była w Diablo 2. Ona strzegła tam przejścia pomiędzy pierwszymi dwoma lokacjami. Póki nie oczyściliśmy siedliska zła, radziła nam zawrócić. No to dobrze znana i kojarzona. Dobra, dobra, dobra. Tutaj ja nie wiem, skąd one się biorą. Wyczyszczę teren na dosłownie, a zaraz się pojawiają kolejne. Ile jeszcze was tutaj będzie? No ile, ja się pytam. Dobra, potraktuj ją z czegoś mocnego, pięknie. Dobra, mam iść za powalone drzewo, czyli tu, gdzie już się kierowałem, tak więc nie czekajmy ani chwili dłużej. I chodźmy tutaj. No, doszło tutaj do niezłej jatki. Dobra. O, i mamy to miejsce, słuchajcie. Możemy przejść? Wejście do kryjówki służebnic krwi. Dobrze, kierujmy się tam czym prędzej. No i zaraz zobaczymy co i jak. Aha, już są tutaj. Dobra, szybki atak. Zmasowany szybki atak zawsze się przyda, zawsze skuteczny. Dobra, potraktuj z czegoś specjalnego jem. Dobra, uzdrowię się trochę, chociaż... nie, no dobra, uzdrówmy się szybko, bo to się może źle skończyć, bardzo źle. Dobra, pięknie. Okej, okay. Kula wyładowań. To jest dobre, to jest dobre. Te kule wyładowań to mi się akurat podobają, mogą być. Oho, Kayla Złota Jagoda. Ciekawy tytuł, nie powiem. Nie powiem, że nie. Dobra, dobra, wysadzaj. Ojojojoj, żeby mi nie zmroziło. No jakoś się udało, jakoś ledwie, bo ledwie, ale się udało. Dobra, dawaj, dawaj, kontynuuj wzłok. Kylo, zdrajczynio, ginie. No i prawidłowo. O! Hemlir! I did not expect much kindness was left in these woods. Not since the Bloodsworn began their vile hunt. You're welcome. So far, you are the only prisoner I've seen still alive. Why have they not killed you? They were torturing me. Wanted me to join their perverse cause. That scene you saw outside. They want to spread that corruption through the woods. A druid would die delayed in such a thing. In fact, I almost did. Kasia, you've missed the excitement. Lockry and her retinue captured this druid. He's been injured. Yes, he's lost a lot of blood. Our friend here will not survive long without treatment. Someone will have to stay with him. I have gotten this far on my own. What's a little further? You outlanders seem to love surprising me. Fine. Very well. Go and deal with Lockry. Once the deed is done, meet us back at the camp. May the great eye. I bardzo dobrze. To jest ciekawe, co powiedziała, że przybysze ją zaskakują. Pamiętacie chyba, jak w Diablo 2 była tak sceptycznie nastawiona do naszego bohatera, a potem zrozumiała, że popełniła błąd, tak? I've done as you asked. The blood of every man, woman, and child in Blackstone runs through your veins. Yet it is not enough. I must be whole once more. Hasten your efforts, lest you lose my favor. Co to jest? Kto to jest tak właściwie? Dobra, nie czekajmy dłużej. Najpierw załatwmy służki. Tak, Lakri. Kolejna zdrajczyni. Dobra, bez litości dla takiej jak ona. Nie jesteś dość mocna, Lakri. Nawet jak tutaj są twoje sługusy, to nie, na niewiele się po prostu przydadzą. Dobra. Wow. Okej, okay, udało się uniknąć tego drugiego ataku. Dobra, Lakri jest na wykończeniu, jest na wykończeniu. Myślę, że nie trzeba tutaj się z niczym więcej kombinować, używać jakichś specjalnych zdolności. Lakri jeszcze teleportowała się na chwilę. Ale to tylko na chwilę, dobra, więcej sług. Dobra, dobra. Nie zdążyłem uciec. Ale teraz to już nieważne. Nie możesz, powiadasz, nie możesz, a jednak zawiodłaś. Dobra,
days belonged to her. She will ensure you remember those you have forgotten. No niestety uciekła, jak to zwykle, nie można jej załatwić za szybko. Dobra, idziemy powiadomić ją. Oczywiście, że chcemy wyjść. Nie będzie zadowolona pewnie, chociaż co z tego, że udało się wygrać, skoro ona dalej żyje, niestety. She left for the battle camp a while ago. Had a druid in tow. Bleeding everywhere, that one was. Hopefully the priestess can see to his wounds. Head east through the woods to find the camp. But be careful. Demons plague this forest. Okej, dobra. Czyli musiała wyruszyć, żeby druid przetrwał. No dobra. A ta kapłanka to oczywiście musi być nie kto inny jak właśnie oczywiście Akaran. Ej, no i właśnie, nie sprawdzałem sobie, słuchajcie, przedmiotów, a wydaje mi się, że są dobre. Wybierz przedmiot, a co, dotknij, a mam kolejny klejnot do osadzenia. A, bo dostałem jakąś, słuchajcie, czarną różę. A dobra, dajmy sobie, mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Co jest lepsze, to oczywiście sobie zakładamy. Tutaj 50, tu 51, dobra, dawaj tą. Buty też jakieś ciekawsze nam wleciały, no i w sumie tyle. Dobra, przynajmniej nasz hełm jest taki, że widać coś twarzy. O ty kurde, jaka pułapka, jak wyskoczyły. Wiecie, w ogień krzyżowy chciały złapać. Nie, to nie ma prawa zadziałać. Ej, jakiś dobry kostur wyleciał złoty. O proszę, bierzemy, słuchajcie, bierzemy od razu. Nie no, wyglądam przekozacko, przyznajcie sami. Całkiem nieźle. Dobra, lećmy więc dalej. Ej, co to za cienie? No, a to może cienie moich szkieletów? Nie wiem. Dziwnie to wyglądało. Zaniedbany skład drewna. A wy czemu się pojawiłyście z takim opóźnieniem? Bestie, potwory i wilkeły. Wilkory! O, jak wilkeły, a to wilkory. Okej, dobra, na jedno wychodzi. Kule doświadczenia. Oj, zbieraj. Doświadczenie zawsze się przyda i to w ogromnych ilościach. Sierp bojowy, ale wątpię, żeby to było lepsze od tego złotego przedmiotu, który zdobyliśmy. Pewnie nie. No dobra. Idziemy na wschód, tak jak radziła. Co tu jest? Pająki, wszędzie pająki. Mam nadzieję, że Andariel się nigdzie tutaj nie czai. No chyba nie. W końcu powinna być teoretycznie zamknięta w tym jednym potężnym kamieniu dusz. Tak mi się wydaje. No bo wiecie, to są w końcu wydarzenia między Diablo 2 a Diablo 3. A wiemy, że w Diablo 2 zginęła, a dopiero w 3 tak poniekąd się pojawiła. Dobra, jest spokój. Liena, dobra, gdzie ona jest? Dobra, jest tutaj. Czy to jest jedna z łotrzyc? Bardzo możliwe. Zaraz porozmawiamy, tylko w pierwszej kolejności załatwmy wszystkich, żeby nikt mi nie przeszkadzał. Dziękuję za pomoc. The Fallen have grown much more aggressive as of late. Kosha asked me to wait for you. I'm glad you came along when you did. I'm Lien, by the way. You're welcome, Lien. Do you know where I can find the battle camp of the Sisterhood? It's not far. Keep going down this road and you'll find Kosha inside the camp. Oh, and maybe you can kill a few more Fallen on the way. That would really help us out. Nie ma sprawy, a w ogóle czekajcie. Muszę sobie zobaczyć kodeks? Właśnie, tu mam jakieś nagrody do odebrania. Bierzemy, bo 24 poziom właśnie wleciał. No i o to chodzi. O, tutaj jakieś do karnetu bojowego, coś jeszcze mamy. Zachodnia Marchia. To jest jakieś osadzenie i tym podobne. Dobra, jest chwila przerwy. A teraz umiejętności. Ej, szkieletowy mag! Kurczę, może dam sobie, słuchajcie, szkieletowy magomaga tutaj. To wydaje się być całkiem fajne. Dobra, i czy teraz ten mag chodzi za mną? On pewnie tylko na chwilę będzie się aktywował. No zaraz zobaczymy zresztą. Dobra, są tutaj wszystkie. Tak, tu jest już obóz, jak widać. Ale nie jest bezpiecznie. Dobra, dawaj tego Magusa. Ooo. Ej, ale byłby super, gdyby się okazało, że on ze mną będzie cały czas podróżował. No, mam taką nadzieję. Chociaż tu patrzcie, tak jakby leciała mu... No, pewnie zniknie zaraz. Zobaczymy. I tak jest, dobra, nie jest to niestety zdolność trwała, ale chyba dość szybko się odnawia. Więc tragedii nie ma. Aha, ona identyfikuje. Bardzo dobrze. Mamy kowala, natomiast u kowala, czekajcie, czy ja mogę zrobić... Aha, rozłóż wszystko i patrzcie, w sensie wszystkie te
Wszystkie magiczne. No i fajnie, rozkładamy. Jest szybciej zdecydowanie. Prawidłowo. Jest Akara, no dobra, ale zanim Akara, to już porozmawiajmy sobie z Kashią. Ah, you've returned. I trust you bring news of victory. Some. The Bloodsworn were driven from the village, but Lockree escaped. I see. Still, you've done well. This was never truly your fight, Outlander. If I remember, you came to this land in search of Akara, yes? It is time the two of you met. Go to her, and show respect, hmm? She may be the High Priestess of the Sisters of the Sightless Eye, but she is also like a mother to me. Oh, and don't fret about Lockree. My rogues and I will handle her. No i super, dobra. Porozmawiajmy więc z nią. Priestess Akara, it is an honor. I've come with a dire request. Elder Kane and Charcy believed you could help us find a Worldstone shard. Hidden in these woods. A shard of the Worldstone? Interesting. That certainly could be the source of our troubles. It seems the Great Eye has aligned our goals, my friend. As you have undoubtedly seen, the Dark Woods suffers at the hands of the Bloodsworn. Their leader, Lockree, was once part of the Sisterhood, until her heart was broken. She rejected us and found someone else to accept her. A Worldstone shard could be the source of the new power they have acquired. And if that is the case, you will need all the assistance I can offer. Years ago, Deckard Cain left me with a gift. A tome of Herodotus' origin. In truth, its strange magics were never meant for me. How fitting that he has sent you here to complete the circle. On your way to this camp, you killed several of those fallen demons, did you not? Their essence swirls about you. Yes, the tome is surely meant for you. Follow me if you want. Okej, oczywiście, że idziemy. Dobra, zmierzajmy za nią. O, jest i Hemnir, proszę bardzo. Chyba już stoi na nogach, więc nie ma katastrofy. Co z tą księgą? Okej. Inspect the tome placed upon the altar. Let it reveal its secrets to you. Okej. Bestiariusz Horadrimów. Ej, czy to jest coś, czego do tej pory nie było w Diablo? Zabijaj wrogów i zbieraj potworną esencję, aby rozszyfrować strony bestariusza. Wow, fajne. Ej, tego mi zawsze brakowało w Diablo. A teraz się pojawia. No proszę, szaman upadłych. Nadal gromadź potworną esencję, aby odnaleźć. No kurczę, jak najbardziej. Czyli zobaczcie, mamy tutaj te chyba takie zwykłe potwory, które nie są zbyt groźne, ale na ich temat też nie wszystko jeszcze wiem. Muszę wszystkiego zbierać. Mamy te potwory rzadkie. Zebraliśmy tylko jednego. No i potwory unikalne. No tu jeszcze nie spotkaliśmy żadnego. Ej, bardzo fajne. Przyznaję, z tym to na duży plus. The Horadric Bestiary is yours. As you defeat the monsters of this world, their essence will provide you both strength and knowledge. When you have collected enough essence, bring the tome to one of these altars. And you will be greatly rewarded. Now then, we must return to the task at hand. If you are to find your Worldstone shard, you will need help. Thankfully, we are not alone in this endeavor. Let us speak with your wounded friend. Okej, czyli z Hemlirem. Ale to naprawdę będzie motywować, słuchajcie, do ubijania potworów. Your rescuer has returned. Kosiarz Horadrimów, o! Ah, you're back. Good, good. I didn't get a chance to introduce myself while I was choking to death in those vines. My name is Hemlir, and I... Well, I suppose I owe you my life, don't I? It was the least I could do. Still, I am curious. What brought you here? The Dark Wood is quite a distance from your homeland, is it not? Aye, 'tis.
and how I missed Tuodulra. But the corruption of nature in these lands cannot be ignored. I came here to commune with the great tree Inifus, and it was there that I was captured. The dead tree teems with old magic. The bark whispered to me of a way to cleanse this corruption. Unfortunately, the ritual is complicated, and I lack the strength to gather the resources. But perhaps you can help there. We must acquire native reagents. A crimson arax giant eye, a thorn from the largest of those blood flowers, and a branch of the darkest wood. Combined, the forest itself will reveal the truth to us. Now, the spider's eye and the thorn should be simple. Both can be found to the north. But the branch, well, the oldest trees here are where fallen make camp. Maybe we start with the other two, eh? Jak najbardziej. Najpierw co proste, potem dopiero lecimy dalej. Czyli zobaczcie, jak wchodzimy w ten bestariusz. Czy to się powinno automatycznie aktualizować, jak już to wszystko zdobędę? No dobra, ale jak mamy już jakieś informacje o danym potworze. No bo tak, to są jakieś, wiecie, takie widma. No, no nie wiem nic o nich za bardzo. W sumie o niczym prawie mało co wiem. No dobra, będziemy szukać. Będziemy szukać, ale fajna sprawa, naprawdę. Teren lęgowy. Oho, ho, ho, ho. Dobra. No i oczywiście, że teren lęgowy. Już tutaj wszystkiego dużo podlatuję. No i będziemy korzystać często. Oj, 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 tam jest jakiś wielki pająk. No, to jest chyba ten, którego musimy ubić. Dobrze, dobrze, dobrze. Oho, ho. Dobra, dajmy, dajmy tutaj maga. Każde wsparcie się przyda, jak najbardziej. Świetnie. No, trochę, no nie jest może jakoś bardzo wytrzymały, ale... Trochę, trochę nam tutaj pomoże, zdecydowanie. No i możemy go w miarę szybko przyzywać, to jest duży plus. Wow. No, ewidentnie, ewidentnie. Dobra, on jest dość mocny, użyjmy na niego jakiejś specjalnej zdolności. Myślę, że nie będę tego żałował. Tak jest, dobra, te dodatkowe pajączki tylko mi ułatwiają. Chciałbym ten wybuch zwłok, jak działam. Dobra, pięknie. Ojej, dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ach, dobrze, przeżyliśmy, to najważniejsze. Czy... O, mamy to! Oko karmazynowego arachnida. Oczywiście, że bierzemy. Super. Next is the blood flower's thorn. Hemlia seemed to think it was close. Perhaps these wretched vines will lead me to it. Pnącza mają zaprowadzić. No dobrze, jak mają, to lecimy. Zobaczymy, no pajęczaków oczywiście cała masa. Czyli widzicie, on się po około 8 sekundach odnawia, co nie zmienia faktu, że przeżywa dłużej, więc tak naprawdę, jeżeli nie będzie padać, to mogę korzystać z niego bez przerwy. Dobrze, nawet bardzo dobrze. Dobra. A jak jest daleko, to mogę go tylko przyzwać w ten sposób szybciej. Jak działa, to działa. Dobra, mam lecieć tam. Tutaj to... Byłem w tych obszarach, że tak... A, nie, nie, nie byłem. Kult! O, proszę bardzo, kultyści jeszcze się pojawili. Dobra, coś ciekawego tutaj mamy. Nie, oni tutaj po prostu krowy poubijali? Chyba krowy. Dobra, nieważne, nieważne. Najważniejsze, że nie żyją. To jest teraz kluczowe. No dobra, to gdzie teraz? Gdzie teraz? Tutaj mniej więcej, w tym kierunku. Dobra, jestem niedaleko. Ach, te pułapki pajączków kombinują, jak mnie tutaj ubić, ale coś im nie wychodzi. Oho, jest was trochę, jest was trochę. No tutaj to naprawdę, pajączki, pajączki, jeszcze zaraz wyskoczy na nas jakimś cudem Andariel. Nie wiem jak, ale to jest możliwe. Ale teraz proszę, znowu te służebniczki krwi. Są trochę creepy, jak chodzą z tymi lampami, patrolując tutaj nieco te obszary, co nie? Dobra, ale tego Magnusa, słuchajcie, szkieletowego, to trzeba będzie rozwijać. No, zbliżasz się, co tu się dzieje? No, z pewnością, ale najpierw to tutaj troszkę roboty przed nami. Sadistki. Ciekawe ksywki, ciekawe. Dużo fajnych rzeczy wyleciało, znaczy fajnych, no, może być. Dobra. Wejdźmy z tym w interakcję. O! Kill or die for me!
O kurczę, dobra, przysłała jedną ze swoich kapłanek, tak, mała królowa, kimkolwiek ona jest. Znaczy, ona nie jest po prostu tą, która, wiecie, została ożywiona, bardzo możliwe. Dobra, nie stanowisz problemu. Tak jest, pięknie, załatwiona. Nie, jeszcze? Teraz! Sorry, że przeklikałem, ale czasami przypadkiem to się robi. Dobra, bierzemy cierń. To najważniejsze, że się udało. Emmiersburg of a branch of dark wood. The largest trees are to the south. I should start there. Okej, wiemy już, gdzie mamy zmierzać. A właśnie, zobaczmy sobie chwilowo ekwipunek. Na razie teoretycznie nie mamy nic dobrego. Całkowity rezonans 45, zwiększa atrybuty wyjściowe, wyposażenia. O, fajne. Całkiem spoko. Może być ten rezonans tutaj podwyższony przez te niektóre umiejki. Natomiast zastanawiam się nad włączeniem kodeksu, bo w kodeksie... O, tak czułem, że mam coś do odebrania. Bierzemy. Oczywiście, że bierzemy. Wszystko się przyda. Tutaj mamy jakieś aktywności. Też mogę za to wszystko zbierać, słuchajcie, nagrody. Przypadkiem to robię i proszę, osiągnęliśmy 25 poziom. Super. Mogę to otworzyć? Atrybuty ataku i obrony, szczelina. To mnie będzie nawigować. Tutaj też nawigować. Mam takie dodatkowe zadania, co nie? Tu jakieś karnety, nie karnety. Wiecie, ja w tej grze nie zamierzam nic wydawać. Bardziej się skupić na fabule. Natomiast fajnie, że dostajemy jakieś przy okazji nagrody. Wszystko się może, krótko mówiąc, przydać. Natomiast po ostatnią część tej układanki, która odblokuje nam, ujawni, gdzie jest ten kamień, odłamek kamienia tak właściwie, udamy się, ale to już na spokojnie w kolejnym odcinku. Jeżeli ten wam się podobał, to strzelcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie, by być na bieżąco, a my widzimy się wkrótce, tak więc cześć i czołem, na razie, hej!